Sponsorem relacji z meczów D jest gmina Świecie. Swój kolejny mecz o Mistrzostwo Trzeciej Ligi rozegrali piłkarze WD, którzy na własnym boisku podejmowali reprezentację Lubonia. W tym spotkaniu trener Marek Końko dokonał kilku zmian w podstawowej 11 i tak szanse gry od pierwszych minut otrzymali Patryk Kołpiński, Damian Szczukowski oraz Patryk Podolski. Mecz rozpoczął się dobrze, ale dla gości, którzy od początkowego gwizdka grali zdecydowanie lepiej taktycznie i ze sporym zaangażowaniem. Mimo to gospodarze powinni objąć prowadzenie, gdy w 23 minucie po rzucie wolnym egzekwowanym przez Patryka Urbańskiego piłkę do bramki skierował Patryk Podolski. Ku zdziwieniu wszystkich arbiter spotkania dopatrzył się spalonego i gola nie uznał. Patryk Urbański, pozycja spalona, odbierana, dobita, niezaliczona. W świecie mamy nadal wynik 0-0. Chwilę potem goście zdobyli bramkę. Niefrasobliwość naszych obrońców wykorzystał Dawid Czerniejewicz i do przerwy ta przegrywała z lubońskim KS-em 1-0. I mamy bramkę dla drużyny gości. 25. minuta spotkania, a bramkę zdobywa Czerniejewicz Dawid. Natomiast w przerwie meczu, które nasza drużyna grała pod hasłem Stop Przemocy, miała miejsce niecodzienna chwila. Piłka z podpisami całej drużyny, plakat i pamiątkowa koszulka zostały bowiem przekazane w ręce Mariusza, który jesienią ubiegłego roku został dotkliwie pobity. Natomiast kibice zgromadzeni na trybunach mieli okazję złożyć swój podpis w księdze, w której mieszkańcy naszego regionu wspólnie zobowiązują się nie być biernym wobec przemocy. A wracając do samego spotkania, po zmianie strony reprezentacja Świecia chciała szybko odrobić straty, jednak w 49. minucie Łukasz Zapała po raz drugi w tym meczu dał się pokonać zawodnikom gości. Strata drugiej bramki wyraźnie podziałała mobilizująco na świeckich piłkarzy, którzy od razu ruszyli do ataku, dzięki czemu w polu karnym faulowany został Maciek Kot, a jedenastkę pewnie wykorzystał Patryk Podolski. Do końca meczów dopróbowała jeszcze nie raz atakować bramkę gości, jednak wyraźnie brakowało odpowiedniego wykończenia akcji. I tak choć rywal był ewidentnie w zasięgu WD, zawodnicy Marka Końki doznali drugiej ligowej porażki z rzędu. A teraz zapraszamy Państwa na pomeczową konferencję prasową. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dariusz Woźniak, konferencja prasowa po meczu w Daświecie KS Fogo Luboń. Moimi gośćmi są tradycyjnie trenerzy, pan Marcin Drajer, witam bardzo serdecznie. Oraz pan Marek Końko. Panie Marcinie, taka ciekawostka. Nie wiem, czy zdaje pan sobie sprawę, ale w Daświecie ostatni mecz przegrała na własnym boisku w marcu 2012 roku, ulegając Piastowi Kobylin 2-3. Czyli przechodzi pan do takiej małej historii. Po 14 miesiącach w Daświecie pokonana. Powiem szczerze, że nie wiedziałem. Tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa. Myślę, że mecz mógł podobać dla zgromadzonej publiczności. Co najważniejsze, no padły bramki. Cieszymy się z tego niezmiernie, gdyż nasza pozycja w tabeli jest cały czas jeszcze niepewna i każdy punkt jest na wagę złota. Tym bardziej cieszy to, że graliśmy u lidera, który no, tutaj zgłasza aspiracje do awansu do drugiej ligi. Myślę, że pomimo porażki zespół nie ma czego się wstydzić i jest w stanie nawiązać tą rywalizację do końca i życzę jak najlepiej, żeby ten upragniony awans się zdarzył. Panie Marku, byłem w Mogilnie, no ten mecz już wyglądał dużo lepiej niż w Mogilnie. Przede wszystkim no sporo strzałów, bo 12, sporo rogów, ale tak niewiele z tego wynikało. Zawsze czegoś brakowało. Tak chłopacy no, nie mieli tego czucia piłki. No, sytuacja Podolskiego z 5 metrów, no to kuriozum. Powinna być bramka, no i też może mecz by się inaczej ułożył w drugiej połowie. Bardziej niepokoi mnie, że takich sytuacji z 5 metrów mamy w zasadzie co mecz. To jest najbardziej martwiące, że stwarzając sobie sytuację nie strzelamy tych bramek lub strzelamy, a przeciwnik nie rozpoczyna od środka, tylko z faulu czy autu. Tak było też w Mogilnie. Ewidentnie wiatr nie wieje nam w plecy w tej chwili. Brakuje ewidentnie takiego piłkarskiego trochę farta, bo kupa sytuacji stworzonych
Uważam, że pod względem ofensywnym ten mecz był jednym, być może porównywalnym z Pakością, gdzie wygraliśmy 5-0, ale tam po prostu była lepsza skuteczność. Co do niewykorzystanych sytuacji, musimy się bardziej skoncentrować, żeby dopiero euforia była, gdy piłka przekracza tą linię, a nie gdy już dochodzimy do uderzenia, być może wierzymy, że piłka przekroczy bramkę. Dobra gra w przeciągu 90 minut jest zdecydowanie zaburzona dwoma znakomitymi kontrami zespołu gości. Nie wiem, czy Luboński oddał dwa czy trzy celne strzały w naszą bramkę. Istotne jest to, że dwa razy znaleźli drogę do siatki. Po dość niefrasobliwych błędach w obronie, personalia zostawmy, to będę rozmawiał z drużyną i analizował tę sytuację, bo nie popisaliśmy się przy tych dwóch akcjach, ale tym bardziej boli, że ostatnio w Mogilnie też były dwie akcje i też dwie wpadły, a my sobie stwarzamy tych sytuacji i jakoś ta piłka zaczarowana nie może wpaść do bramki. To mnie najbardziej martwi w tej chwili. Tak retorycznie powiem, pocieszę, nie były dwa celne strzały, a trzy z mojej analizy wynika, czyli troszeczkę lepiej niż w Mogilnie. Ja tu gratuluję skuteczności, bo w sumie naliczyłem 5 strzałów, 3 celne, 2 niecelne, no i 2 bramki. I ten zawodnik, który nam strzelił, Dawid Czerniejewicz, to chyba jego pierwsze 2 bramki w trzeciej lidze, bo tak patrzyłem w statystyki, to chyba jeszcze nie strzelił. Zgadza się, Dawid jest młodym chłopakiem, który od rundy wiosennej zasilił nasze szeregi. Są to jego premierowe bramki na boiskach trzecioligowych. Jest to chłopak, który, no jak większość zespołu, młoda, która tak naprawdę debiutuje w tym sezonie w trzeciej lidze i jest przed nimi olbrzyma przyszłość. Jeżeli będą się dalej rozwijać w takim tempie, jak to robią, jeżeli tych meczy będzie jak najwięcej w ich wykonaniu i to w takim skutku jak dzisiaj, to myślę, że ta młodzież ma przyszłość i mogą śmiało sobie gdzieś tam przyszłość z piłką na wysokim poziomie no gdzieś odbierać, prawda? Mhm. Oczywiście ponarzekaliśmy trochę na skuteczność, ale z tą defensywą, no też zresztą pan powiedział, panie trenerze, nie jest najlepiej, bo już licząc z meczem pucharowym, to my praktycznie straciliśmy tyle bramek, co przez całą jesień. Tak, to tym bardziej jest to martwiące, że w zasadzie ta obrona już grała w każdej możliwej konstelacji. W zasadzie tylko stoperzy są bez zmian. I wciąż gdzieś nie możemy się ustrzec prostych błędów, no ale generalnie to są błędy indywidualne, wynikające albo ze złej oceny lotu piłki, albo po prostu z paradoksalnego poślizgnięcia się. Także ciężko temu przeciwdziałać na treningach. Możemy poprawić ustawienia, asekurację, komunikację chłopaków, ale ciężko jest poprawić utrzymywanie się na nogach. Mam nadzieję, że jak obejrzę ten mecz, być może wcześniej gdzieś też dostrzegę błąd, który spowodował, że w ogóle przeciwnik znalazł się w takiej sytuacji i to będzie kluczem do poprawy tej naszej gry obronnej. No cóż, nie mamy wesołych min, ale dalej jesteśmy w grze. Zespołowi z Lubonia gratulujemy. Życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach. No a my, panie trenerze, walczymy. Spotykamy się w Świeciu za 2 tygodnie. Podejmujemy kolejny zespół z Wielkopolski, GKS Dopiewo. Dziękuję. Sponsorem dzisiejszej relacji była gmina Świecie.